O kranie na moim kanale znajdziecie już filmy. Robiłem też zresztą materiał o tym czołgu po tym, jak zyskał buffa, ale że ostatnio sobie szkolę na nim załogę, no to też troszkę bitewek rozegrałem. Zdania o nim nie zmieniam, ten buff naprawdę wpłynął pozytywnie na ten pojazd, graniem się naprawdę dobrze i uważam go za, no na pewno wartego wyekspienia. Jedyną rzeczą, jaką zmieniłem od ostatniego materiału, to jest to, że teraz testuję go poza wentylacją i ze stabilizatorem na tym nowym module, ulepszony mechanizm obracania. Mam to zamiast skupiaczki. Napiszcie proszę, z jakim zestawem na kranie wyjeździcie i czy wolicie ten moduł zamiast skupiania działa. Załoga wygląda tak. Ale tak jak mówię, jest do trenowania. Chcę tego czwartego perka skończyć. Więcej oczywiście hitów, racje bojowe, ale też dyrektywa na gaszenie. I chyba to by było na tyle. Pojazd, myślę, że jeżeli lubicie magazynki, to na pewno i polubicie się z nim. Oczywiście to działo bywa kapryśne, penetracji czasami brakuje, ale jednak. Pomysł, żeby zwiększyć mu DPM i dać 3 pestki w magazynku, myślę, że wypalił w wielu sytuacjach, zwłaszcza kiedy możemy pograć na wieży, można czerpać przyjemność z gry tym czołgiem. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych materiałów, to odsyłam oczywiście do playlisty z pojazdami szwedzkimi, a teraz przejdźmy do dwóch potyczek, które chciałem Wam po prostu przy okazji pokazać. Pierwsza bitwa to bitwa na mapie Linia Zygfryda w trybie spotkaniowym, losowanie na dziesiąteczki i dziewiąteczki tylko z jedną arcioszką. Oczywiście staramy się kranem, jeżeli jest to możliwe, szukać wszystkich pagórków, żeby wystawić bardzo mocną wieżę. Co do war tutaj się niechcący wpierdzieliłem w tego obiekta 257, bo jednak patrzyłem się zupełnie gdzie indziej. Teraz pierwszy strzał bardzo fartowny, ten jeszcze większy. Dwie pestki trafione w Leoparda. Przypominam, działo na pociskach zwykłych, na APCR-ach ma 252 penetracji, prędkość do 1000 metrów na sekundę, natomiast na hitach 840 metrów na sekundę, ale tej penetracji jest 300. Czy 300 to jest dużo? Nie. 300 to nie jest dużo penetracji, jeżeli mówimy o czołgu ciężkim, który klepie się często z czołgami dobrze ustawionymi z mocnym pancerzem. No, gdyby kran miał jeszcze 330 penetracji, no to już w ogóle by wymiatał. A jednak ta słabsza pena jest jakimś tam czynnikiem balansującym. Możecie wystawić mocną wieżę, żeby przyjmować, ale też wcale nie zawsze łatwo jest Wam te pestki oddawać, jeżeli mówimy tutaj o walce z mocno pancerzonymi czołgami. 300 peny to jest mniej niż chociażby na ostatnio, na niedawno omawianym przeze mnie koncepcie 1B na 9 tierze, nie mówiąc już na przykład o Fejzie czy innych tych dziewiątkach, które Wargaming dał za linię frontu wcześniej. Teraz bardzo ładny magazynek w E75. Czas przeładowania za to jest naprawdę dobry. Jeżeli bym się miał zastanawiać, który obecnie z tych trzech magazynków, czyli T57 Heavy, MX50B czy Kran sprawia mi najwięcej frajdy, to wydaje mi się, że to byłoby trudne pytanie, bo kran potrafi dać bardzo dużo przyjemności, ale momentami to działo mocno irytuje. Mobilność jest bardzo przyzwoita. Heavy ma dużo gorszą mobilność, za to świetny czas przeładowania i przestrzały pomiędzy pestkami, za to gorzej tam jest z pancerzem. 50B, no to praktycznie pancerza wcale nie ma, bo łapie wszystko w wieży, za to ma świetną mobilność, no i na APCR-ach też dobrą penetrację. Myślę, że tak naprawdę warto sobie zrobić każdą z tych maszyn i dopasować, wybrać tę, która wam zapewnia najwięcej przyjemności. Ten buff dla krana spowodował, że na pewno tę maszynę też warto polecać jeszcze. Kiedyś, przed tymi zmianami, absolutnie bym nie kazał, nie zalecał robienia krana Heavy albo beczka, a teraz spokojnie, myślę, że ma on wielu fanów. 4050 uszkodzeń zrobionych. Tu niestety nieudany strzał w Conquerora, on z burzaczka, ale wyjeżdża bardzo ładnie. Ustawiony E75, którego dało się porobić. No i kolejna pestka w Conquerora nie trafiona. No bo właśnie
tu irytujące jest nie tylko słaba penetracja na hitach, ale też właśnie kapryśne działo, które nie zawsze trafia. Granie na górkach jest super, tyle że należy pamiętać, że bardzo często mamy, ależ fatalny strzał, bardzo często mamy artylerii sporo w bitwie i kiedy gracie na górkach, no to wtedy takie artylerie mogą wam bitwę psuć, ale na to nie ma lekarstwa. Artyleria to nie jest coś, co skupia się tylko na kranie, tylko raczej gnębi wszystkich porówno. No chyba, że gracie ebolą, to wtedy was lub chieftainem, to gnębią was bardziej. 5367 uszkodzeń zrobionych, 5 do 3. Jadę po tego Conquerora, chcę pozbyć się kolejnej lufy. Pierwszy strzał za 477, ładne losowanie. Teraz niestety gąski gdzieś tu pochłonęły, ale już kolejną pestką poprawiam się i eliminuję tę lufę. Niecałe 6000 uszkodzeń zrobionych, 6 do 3. Ogarnęliśmy tutaj praktycznie miasto w większości. Jeszcze gdzieś jakiś grill, obieg 257, ale to wszystko, i 430, ale to wszystko jest na ogrysku. Mogę przyjąć jeden strzał, czy to do obiekta 257, czy do 430, ale widzę, że 257 zmierza w tym kierunku, więc wycofuję się. Wyjeżdża pierwsza pestka. Druga pestka przyjmuje strzał, na szczęście tylko i wyłącznie z burzaka. Za 73 hapsy, co daje mi możliwość przyjęcia jeszcze jednego strzału od 430, o ile nie polusuje mu jakoś, nie wiem, jak fantastycznie. 6603 uszkodzenia na liczniku. Presja kapa, co też musi zmusić, dobre słowo, przeciwników do zareagowania, ale nie bardzo oni się raczej śpieszą, żeby tej bazy bronić. Popatrzmy chociaż na miejscówkę Tortoise'a. No i tutaj będzie widać ten problem krana. Po pierwsze penetracja, która wcale nie gwarantuje nam przebicia Tortoise'a na dużym dystansie, chociaż oczywiście dystans nie ma aż takiego znaczenia, jeśli chodzi oczywiście o penetrację, bo hity nie tracą jej na dystansie. Bardziej chodzi mi o to, że ma znaczenie przy celowaniu w weak spot, plus kapryśne działo, no to nie jest łatwo trafić w odpowiednie miejsce Tortoise'a. Teraz dwie pestki w 430. Chciałem go dobić, jednocześnie też już uniknąć tego strzału w T5-4 Lightweight'a. Ani go nie dobiłem, ani nie uniknąłem Lightweight'a. Gdzieś tam znalazł na mnie przestrzał. Zostaje mi tylko 10 hapsów. Wiedziałem, że tu będę miał trudno podnieść działo na tego Tortoise'a. Ja mówię, dobra, zaryzykuję. Może jakoś wykombinuję, może gdzieś podjadę. I tak kombinuję jak koń pod górę. Może Tortoise się mną nie zainteresuje. Jest tutaj. W końcu mam przestrzał, dwie pestki, oby jedną trafić i przebić, ale jednak nie Tortoise okazuje się problemem, tylko GW Tiger wykorzystał, dobił mnie. Dobrze w sumie zrobił, no bo skończył lufę. Z mojego punktu widzenia troszkę szkoda, bo 7500 można było tu jeszcze coś tam podbić, ale i tak wynik, na który narzekać nie można. Bitwa będzie wygrana, zobaczmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: 7500 uszkodzeń własnych, 608 asysty, duży koliber oraz 3 fragi dało 1203 punktów bazowego expa, co wystarczyło tylko na pierwszej klasy odznakę, ale też zobaczcie, jak ładnie zagrał Leopard, 6000 uszkodzeń, 3000 typ, 705, tak naprawdę my nadrabialiśmy tych czterech gagatków, którzy zrobili 0 i to jest też niezłe, że u nich w sumie tylko jeden kolej zrobił 0, u nas aż 4, ale no tutaj my razem z kranem 13500 uszkodzeń zadanych, 8 fragów zrobionych, on ma jeszcze więcej expa niż ja. Należą mu się tu duże słowa pochwały. 28 strzałów oddanych, 23 trafione, 19 z penetracją. Na te 7500 uszkodzeń 1847 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane troszkę powyżej 1,5 km, 32 obligacje i 3610 expa z różnymi bonusami. Tyle wpadło za tę bitewkę. Druga i ostatnia bitwa na dzisiaj to losowanie, no jak marzenie, po części. Bo ósemki bez arty, więc na spokojnie możecie sobie pograć. Mogę też, będąc stroną broniącą się na Kareli, pojechać na linii 1-2 i tam pograć na wieżę. Czy polecam krana jako jedną z pierwszych dziesiątek? Nie. Natomiast jeżeli będziecie zastanawiali się nad jakimiś pojazdami z magazynkiem, na pewno warto go rozważyć. Oczywiście Emil 1, Emil 2 to nie są wybitne pojazdy. Po zmianach nie wiem, jak się Emil 2 sprawuje po zmianach, to tu się może nie będę wypowiadał. Emil 1, jak będzie was rzucać na szóstki, siódemki,
część 8, jak możecie mieć jakąś tam frajdę. Ostatnio pogrywałem też Emilem 1951, to są bardzo zbliżone pojazdy, ponownie gdzieś tam tą premkę wyciągnąłem, żeby podekspić załogę. No i niestety nie byłem do końca zadowolony, bo częste losowania z dziewiątkami, z dziesiątkami, czy nawet z mocnymi działami na ósemkach powodują, że granie na wieże Emilem 1 nie jest wcale aż tak proste i nie mamy tego, czego byśmy oczekiwali. Dopiero takiego kopa, jeśli chodzi o to granie na wieże, faktycznie dostajemy na tym czołgu. Kran jest podatny na artylerię. Zdarzyło mi się przyjąć i po 1300 od CGC-ka, więc no na pewno 2-3 arty, jak są w bitwie, a wy jesteście w takiej miejscówce, że nikt was nie będzie w stanie na tym przy graniu waszym na wieżę przebić, no to musicie się liczyć z tym, że za chwilę jakieś kupy na was pospadają. Jak Tiger mocno mnie tutaj zaskoczył, że już na starcie miał załadowany pocisk orłankowo-burzący, nie spodziewałem się. To też jest coś, co przy graniu kranem się zdarza, czyli no, obrywanie z burzaków, bo jeżeli faktycznie macie taką miejscówkę, że nie jesteś, nikt was nie jest w stanie wyjąć, no to jak was obijać? No tylko przy użyciu pocisków odłamkowo-burzących. Jeżeli z takich wielkokalibrowych dział będziecie otrzymywać strzały, no to może być irytujące, ale ja sam często jak kran mi kozaczy, zwłaszcza jak już jest na dobicie na wieżę, a mam pojazd, który ma duży kaliber działa, no to wtedy też ładuję pociski odłamkowo-burzące i tak takie szwedzkie pojazdy dobijam, więc warto o tym wiedzieć. 2177 uszkodzeń zrobionych, podjechałem oczywiście tu blisko Lorka, w jakiś sposób mi pomaga, bo zawsze są to dwa pojazdy, ale też trochę kręcąc tu się przeszkadza. Widzicie, że jak celuję po jak Tigerze, to w niektórych miejscach ten celownik jest na pomarańczowo, to oznacza, że nie mam gwarancji przebicia nawet na hicie. Tu zlamiłem ten strzał, chciałem krana złapać na gąsienicy i szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego ten wrogi kran strzela z burzaków. Ja nawet pocisków odłamkowo-burzących nie wożę, to jest akurat błąd. Zmienię sobie konfigurację, zabiorę jeden magazynek burzaków, wsadzę. Nie wiem dlaczego zrezygnowałem w pewnym momencie z burzaków, ale zawsze ten jeden magazyn... Akurat kran ma dość sporo amunicji, to powiedzmy, że jeden magazynek burzaków można sobie wsadzić, bo na takim T5-7 Heavy niekoniecznie. Tu chciałem ja się cofnąć i Lorka też się cofała i dlatego tak przeszkadzaliśmy sobie nawzajem. Nie mogliśmy sobie... ja nie mogłem szybciej wyjechać, nie do końca było to dobre. Ale najważniejsze, że nikt z nas nie ucierpiał, że Lorka nie straciła swoich hapsów. No, te burzaki krana nie są wybitne, zwłaszcza jeszcze jak strzelam nie powierzę, no po 98-87, ale jednak zawsze coś. Trzy razy tymi burzakami mi strzelił, 85, 87 i 95, jednak tych hapeków mi trochę zabrał. Bardzo bałem się tego batchata, podjeżdżający batchat pod to miejsce, które widzicie tutaj, jest mega groźny w ogóle pojazdy znajdujące się w tych okolicach dla czołgów grających w tym miejscu, bo stąd jest w niektóre miejsca przestrzał. No i bat, posiadając magazynek, jeżeli bym nie złapał, to by mnie wykończył. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że przy stanie 7-2 wrogi batczas podejmie taką próbę podjazdu. A wiem już ile razy przez gości, którzy tam się znajdują, zginąłem w tych okolicach. No ale trudno, nic nie poradzę, ja nie mogę jechać pod tego batchata. Mam jeszcze dwie pestki, nie przeładowywałem, cofam się, sprawdzam celownikiem, czy może jakiś przestrzał na tego bata jest, nie ma. Nie oszukujmy się, beznadziejna gra STB-1. Jeżeli jesteś czołgiem na topce, na ósemkach, bez artylerii i masz atakować, no to sorry, zajmowanie tej pozycji i stanie tam, no nie pomaga, na pewno nie pomaga i okej, mógł się zdziwić, kiedy ja przyjechałem tutaj kranem, bo też grając ze stebekiem nie chciałbym spotkać w tym miejscu, co ja jestem, krana. Ale on, wykorzystując swoją mobilność, już dawno powinien stąd zwiać i próbować się przeflankować. Przyjeżdżając i stojąc w tym punkcie całą bitwę, przyczynił się mocno do porażki swojego teamu. Nie oszukujmy się. STB-1 upierdzielony w jednym rogu, w jednym punkcie na mapie, to jest jedna dycha wyłączona przy walce z ósemkami. Drugi kran, który tutaj przyjechał, też stoi bez większego pożytku i strzela z burzaków. Czyli tak naprawdę ja w tym miejscu zaangażowałem dwie mocne dziesiątki. Zostały im STRV-103B, który zapewne stoi na górce, tak jest, no bo to jest jedna z bardziej oczywistych pozycji, i Batchat. Przy takim losowaniu
Jeżeli jesteście ósemką i wasze top tiery są słabsze, no to bardzo często nie kończy to się zbyt dobrze, a jeżeli przepaść jest zbyt duża pomiędzy top tierami, no to jest jeden z czynników tych wpływających na krótkie, jednostronne bitwy. Tutaj mamy wynik 12 do 4. Ja nie mam wcale fantastycznego wyniku uszkodzeń. 3700 uszkodzeń to nie jest dużo. Przed chwilą pokazywałem wam 7,5 klocka, a tu jest 3700 i 1100 asysty, ale Kran ma jeszcze trochę do wydojenia. Jest jeszcze STBek, więc możemy tu podbić te uszkodzenia, robiąc je nie na niższych tierach, tylko na tierach swoich, więc też inaczej to będzie wyglądało po, jeśli chodzi o uzyskanie expa. Liczyłem, ile Kran oddał pestek, wyjeżdża teraz, udaje mi się go strzelić, to była peska numer 2 lub numer 3. Ja mam na tyle pestek, że jestem w stanie go dobić, oddaję strzał jeden i patrzę, czy jeszcze Kran popełni jakiś błąd, wyjeżdża, ja niestety źle strzeliłem. Nie przycelowałem po dolnej płycie, tylko w gąskę. STB1 we mnie trafił. No i teraz STB ma super DPM, powinien wyjechać na mnie na wariata i mnie dobić. Oczywiście z tyłu mam za sobą maszyny, więc to nie byłby wyjazd dla niego idealny, a tak naprawdę wyszedł na tym najgorzej jak mógł, bo obrywa z każdej strony mnie nie dobił i ja dobijam za to jego i wygrywamy 15 do 5. Udało się podbić uszkodzenia do ponad 5000, więc wygląda to już troszkę lepiej. Zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła MK. O dziwo, no, 5361 uszkodzeń własnych. No, słabszy wynik, sporo niż na poprzedniej mapie. Grane wszystko na blisko, 1413 uszkodzeń zrobionych, 3 fragi i tak naprawdę niewiele więcej punktów. Tam było 1200 kilka, a tu już 1212 i to na M-kę wystarczyło, co też pokazuje, że na Kranie te wymagania nie są wyśrubowane, więc też zapewne niewiele osób aktualnie, tych lepszych graczy, skupia się na tej maszynie. 19 strzałów oddanych, 15 trafionych, 13 z penetracją, wszystko na blisko. Niecałe 2 kilosy przejechane, 7 obligacji wpadło, 2480 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Więc tak to wygląda. Kolejny materiał z Krana. Zdania o nim nie zmieniam. Na pewno jedna z interesujących maszyn, z interesujących dziesiątek, jakie warto mieć w garażu. Oczywiście tych dziesiątek jest bardzo dużo. A na pewno klan. Tak, Maciej z klanu. A na pewno Kran należy do tych czołgów, które są obowiązkowe dla osób lubiących magazynki i lubiących czołgi z dobrą wieżą i z dobrą depresją armaty. To by było chyba na tyle. Piszcie proszę w komentarzach, jakie są wasze wrażenia z Krana, czy go lubicie, na jakim wyposażeniu gracie. Będę wdzięczny oczywiście za wszystkie łapki w górę moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Jak zawsze dziękuję za wasze wsparcie. Jeżeli podczas dobijania tych dodatkowych procentów na perku, żeby wbić perka czwartego, jeszcze jakaś ciekawa bitwa na Kranie mi wpadnie, to ją na kanale zaprezentuję, a jeżeli nie, no to po prostu wrócimy kiedyś do niego przy okazji omawiania odcinka garażowego ze Szwecji. To tyle ode mnie na dzisiaj. Miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć.